zacznie krzyczeć albo zachowywać się w jakiś taki niekoordynowany sposób. Prośba do sąsiadów tej osoby o podtrzymanie tej osoby. Jeśli to by było demoniczne, proszę się nie bać, diabeł to nie grypa. Nie zarazimy się dotykając takiej osoby. Módlmy się, uwielbiajmy Jezusa, a On będzie działał, będzie uzdrawiał i uwalniał.